Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w nowym okresie programowania 2023-2027 ulegnie decyzjom Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi znaczącemu przemodelowaniu. Kolejna perspektywa finansowa będzie realizowana zgodnie z założeniami Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, która zakłada wsparcie szeroko rozumianego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Jeśli chodzi o drugi filar wspólnej polityki rolnej, część zadań została zlecona samorządom województw i będziemy realizowali niestety tylko 3 działania w tej chwili. Po pierwsze to jest kontynuacja programu LIDER i tutaj różne działania będziemy też dofinansowywali z bieżących pieniędzy z Unii Europejskiej w ramach naszego programu regionalnego, nie tylko te pieniądze pochodzące z Ministerstwa Rolnictwa. Po drugie będą kontynuowane prace scaleniowe, jak też inwestycje związane ze scaleniami. No i po trzecie bardzo nieliczne projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, a tak naprawdę to tylko przydomowe oczyszczalnie ścieków będziemy mieli do realizacji. W nowym programowaniu to już plan strategiczny i wspólnej polityki rolnej. Wiele zmian, jeżeli chodzi o działania delegowane. Przede wszystkim nie ma wodociągów i kanalizacji działań w tym obszarze, nie ma też działań w obszarze dróg. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 był jednym z filarów wspólnego rozwoju obszarów wiejskich finansowanym z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Jego celem było wspieranie zrównoważonego rozwoju wsi, poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich oraz wzrost konkurencyjności rolnictwa. Unijne wsparcie i aktywność mazowieckich samorządów oraz lokalnej społeczności przyniosły w ostatnich latach wiele pozytywnych efektów, poprawiających życie mieszkańców mazowieckich wsi i miasteczek. W ramach zrealizowanych działań objętych PROW-em na lata 2014-2020 mniejsze miejscowości zyskały nową infrastrukturę, w tym drogi, mosty i sieci kanalizacyjne. Przypomnijmy pokrótce, co udało się osiągnąć. 1560 km sieci wodociągowych oraz 1730 km sieci kanalizacyjnych. Około 14 tysięcy kanalizacji zagrodowych. 2250 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 87 gminnych oczyszczalni. 57 nowoczesnych targowisk. Około 1200 świetlic wiejskich. Około 530 miejsc stanowiących centra wsi. Ponad 1300 obiektów sportowych, placów zabaw oraz obiektów stanowiących infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną. Około 250 zabytkowych budynków, muzeów oraz obiektów architektury sakralnej. 675 km dróg lokalnych. Poprzednie lata działania PROW-u i pierwszej, drugiej perspektywie to były bardzo dobre lata. To był program niezwykle przyjazny dla samorządów. Dzięki temu mogliśmy realizować wiele ważnych inwestycji, na przykład z zakresu kanalizacji, z zakresu wodociągowania, z zakresu drogownictwa, czy na przykład z zakresu modernizacji infrastruktury społecznej, takie jak świetlice wiejskie, czy na przykład placów zabaw, czy otwartych stref aktywności. Naprawdę to są miliony złotych spożytkowane na bardzo dobre projekty, takie blisko ludzi. Przede wszystkim projekty proste, które nabór tych środków był bardzo prosty. Nie trzeba było budować wokół tego masy dokumentów strategicznych, dokumentów analiz finansowych. PROW to był program naprawdę przyjazny wnioskodawcom. Okres programowania 2023 kończy się. Jeszcze w roku bieżącym i w roku następnym będziemy realizowali te operacje, które zostały zaplanowane wcześniej. Z perspektywy lokalnych grup działania, organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, czyli tych podmiotów, które budują społeczeństwo obywatelskie, był to bardzo efektywny okres. Wiele różnych inicjatyw w postaci działań edukacyjnych, poznawania nowych obszarów, dobrych praktyk, wyjazdów studyjnych, imprez regionalnych, to wymierny
wyraz tego, co zostało przeprowadzone w postępowaniu konkursowym. Lokalne grupy działania korzystały ze środków KSOW-u na różnego rodzaju wyjazdy studyjne, poznawania dobrych praktyk, przenoszenia to, co jest ciekawym rozwiązaniem w innych regionach kraju i poza granicą, na swój teren. Konkursy, które co roku organizuje Samorząd Województwa Mazowieckiego, cieszyły się dużym zainteresowaniem i była spora konkurencja, ale dzięki tej formule wybrane zostały najlepsze zadania. Myślę, że bardzo niedobrze się stało, gdyż samorządowcy bardzo lubili te działania i bardzo chętnie z nich skorzystali, a zapotrzebowania zarówno w drogach, jak i w obszarze wodociągowo-kanalizacyjnym jest bardzo dużo. W takiej sytuacji lokalni włodarze będą zmuszeni szukać innych form dofinansowania na realizację inwestycji ważnych dla lokalnych społeczności. Samorządy muszą szukać w innych obszarach, czy to wojewódzki fundusz, czy to polityka spójności, czy narodowy fundusz ochrony środowiska. W jakiejś części też w przypadku dużych inwestycji mogą szukać w funduszach dla Mazowsza. No w tej chwili takiej możliwości nie będziemy mieli, dlatego że w zasadzie okrojono nam je do minimum, czyli LIDER, który będzie dystrybuowany, zakładam tak jak poprzednio, przez lokalne grupy działania. No i oczyszczanie ścieków, gdzie no powiedzmy sobie w dużej mierze gminy już ten problem mają rozwiązany, natomiast mają inne potrzeby, na które w tej chwili środków być może nie dostaną. Teraz wygląda na to, że tych środków dla samorządów nie będzie, a z pewnością nie będą tak łatwe jak do tej pory. To nowe rozdanie, przed którym stoimy, to nic innego jak odebranie kompetencji samorządom wojewódzkim, przekazanie czy zabranie, przeniesienie tych środków gdzieś w skupienie wokół Ministerstwa Rolnictwa. Samorządowcy, którzy do tej pory korzystali z różnego rodzaju wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, widzą duże nadzieje, ale również i wątpliwości związane z kolejną perspektywą finansową Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Zmiany są widoczne przynajmniej na samym początku, dosyć istotne. Po pierwsze, dowiedzieliśmy się jako partnerzy społeczni, iż nie będą organizowane konkursy skierowane dla podmiotów społeczeństwa obywatelskiego. Druga zmiana dotyczy nowego kształtu partnerstwa. Ci, którzy byli do tej pory partnerami Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, na nowo muszą definiować, zapisywać się, mówiąc organizacyjnie, do nowej bazy KSOW-u Plus. I trzeci element to podział funkcji, zadań pomiędzy ODR a jednostki samorządu województwa mazowieckiego w celu przygotowania odpowiedniej formuły działania, która ma zapewnić funkcjonowanie KSOW-u Plus na obszarze województwa mazowieckiego. Moje takie pierwsze spostrzeżenia, pierwsze wnioski. Prawdopodobnie mamy do czynienia z centralizacją środków dla rolników, ale także dla samorządów. Chciałbym, aby jak najwięcej osób miało możliwość skorzystania. Oczywiście zachęcam wszystkich do tego, aby wnioski pisać. Jednocześnie zachęcam osoby, które piszą programy, aby te uwarunkowania, które są i te kryteria, które są w tych programach, związane były z otaczającym nas światem i żeby następowała większa ilość konsultacji bezpośrednio z włodarzami i myślę, że wtedy te programy na pewno będą jeszcze chętniej realizowane, mając jednocześnie świadomość tego, że nie wszystko uda się zrobić jednocześnie. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w nowym okresie programowania 2023-2027 ulegnie decyzjom Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi znaczącemu przemodelowaniu. Większy akcent będziemy stawiali na operacje własne zamiast form konkursów dla partnerów. Ale niezmiennie strefa szkoleń, podnoszenia kwalifikacji, zdobywania nowych umiejętności, promocja dobrych praktyk, przekazywanie bieżących informacji czy nagradzanie najlepszych będą w centrum naszej uwagi.
To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym odcinku. Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszych profilach w mediach społecznościowych, m.in. na Facebooku, jak również na naszym kanale YouTube. Do zobaczenia już za 2 tygodnie w kolejnym odcinku Wieści z Mazowsza.